Witam Was serdecznie, moi drodzy. Ja mam na imię Kuba i będę Waszym przewodnikiem po świecie historii. Dzisiaj, na zakończenie roku, coś lekkiego, czyli 10 faktów o Józefie Piłsudskim, których mogliście nie znać. Także wiadomo, że Piłsudski wielką postacią był, wszyscy wiemy, że jeden z tych, który dał nam wolność i tak dalej, ale pewnych faktów mogliście nie być świadomi. Zaczynamy! Znał kilka języków. Biegle posługiwał się oczywiście polskim, rosyjskim, francuskim, niemieckim. Choć tym ostatnim, zwłaszcza po powrocie z Magdeburga, jak sam twierdził, mówił słabo i z silnym magdeburskim akcentem. Piłsudski uwielbiał wręcz twórczość Słowackiego. Miłość do wieszcza zaszczepiła w nim matka i to właśnie w dużej mierze dzięki Piłsudskiemu szczątki Słowackiego złożono na Wawelu. Kiedy mówimy o Piłsudskim, myślimy jednocześnie o kasztance i kiedy próbujemy sobie zwizualizować Piłsudskiego, to widzimy go właśnie na tym koniu. Najbardziej kojarzony jest z kasztanką, ale był też wielkim miłośnikiem psów. Jeden z jego psów bawił się pies. To nie był specjalnie kreatywny. Pies miał mieć bardzo łagodne usposobienie, co nie przeszkadzało mu straszyć ludzi, którzy nie wiedzieli, że ten pies jest przylepą. Stadion Legii Warszawa nosi imię Józefa Piłsudskiego i wiele osób jest przekonanych, że Piłsudski zakładał Legię Warszawę. Prawda jest taka, że Piłsudski sportem się niezbyt interesował, ale widział w nim świetny sposób promocji kultury fizycznej wśród żołnierzy i cywilów. Bywało, że obserwował mecze drużyn legionistów, ale niewiele poza tym. Na pewno nie założył, ani nie przyczynił się jakoś specjalnie do powstania Legii Warszawa. Józef Piłsudski i gęste wąsy. Jest to obraz wręcz nierozerwalnie ze sobą związany. Nosił te wąsy, by zasłonić brak dwóch jedynek, które prawdopodobnie wybił mu strażnik, kiedy był na zesłaniu w Irkucku. Józef Piłsudski był niezwykle charyzmatyczną postacią i był dwukrotnie żonaty. Dla pierwszej żony, Marii Skoplewskiej-Juszkiewiczowej, rozwódki, zmienił wyznanie na luterańskie. W 1916 roku wrócił do katolicyzmu, a po śmierci pierwszej żony ożenił się z Aleksandrą ze Szczerbińskich i z nią miał dwie córki. W tak zwanym międzyczasie miał przynajmniej jedną kochankę, Eugenię Lewicką. Wybrali się razem na Maderę między innymi, a po kilku miesiącach została ona znaleziona martwa i do dzisiaj nie wiadomo, czy było to morderstwo, czy samobójstwo. Skoro mówimy o życiu rodzinnym, Piłsudski miał dwie córki z małżeństwa z Aleksandrą ze Szczerbińskich i starsza z nich, Wanda, urodziła się, kiedy marszałek miał 51 lat, młodsza, Jadwiga, kiedy miał lat 53. Marszałek Piłsudski palił specjalnie dla niego przygotowywane papierosy pod marką Marszałkowskie. Pił bardzo dużo mocnej herbaty. Nie lubił kawy, a przy okazji warto wspomnieć, że jadł bardzo niechlujnie, czego dowodzą najlepiej zachowane mundury. Wszyscy wiedzieli, że Piłsudski zwraca się do ludzi w zależności od swojego stosunku do nich. Jeśli mówił do kogoś dziecko, był to wyraz olbrzymiej sympatii, zaś zwrócenie się przez pan i jeszcze podanie stopnia wojskowego zwiastowało nadciągający huragan. Nie ukończył żadnej szkoły wojskowej. W czasie studiów zaangażował się w działalność konspiracyjną, którą później rozwijał. Wstąpił do PPS-u, organizował oddziały paramilitarne i wojskowe, dowodził i zwyciężał, ale w szkole wojskowej żadnej nie był. Zadanie dla Was, piszcie w komentarzach inne fakty o Piłsudskim, które też są ciekawe, a których nie było w tym filmie. Tyle z mojej strony, dziękuję za uwagę. Macie jakieś pytania, wiecie jak mnie znaleźć. Do usłyszenia, cześć. W kąciku poetyckim Julian Tuwim, Józef Piłsudski. Wiedzą, że brwi krzaczaste, że sumiaste wąsy,
i że nie przepisywał nosi Maciejówkę. Słyszeli, że dosadnym wyraża się słówkiem, że z litewska przeciąga i że miewa dąsy. Wiedzą jeszcze, że forsy nie ruszy. To cenią. Więc chamską czują trwogę i dumny szacunek. Jak w narożnym sklepiku groszowy rachunek. Sprawdzają go swym sercem, jak własną kieszenią. Kiedy autem przez miasto błękitnie i chmurnie przemknie, ciągnąc za sobą siwy tren legendy, oglądają się, czując na chwilę podskórnie dreszczyk, zew niezniszczalnej, okrutnej komendy. Zew, wiecznie narzucany tak gorzkim milczeniem, lub czasem słów cykutą, prosto w twarz bryźniętą, że mógłby tym wołaniem uskrzydlić kamienie, lecz nie ich, i wie o tym i strasznie pamięta. A tu rosną i rosną zmagania olbrzymie, prawda, której nie wcieli w rozkazy pułkowe. W żadne prawa, dekrety, w żadną ludzką mowę, tylko w mękę, wielkości, jakie twoje imię. Gdy wyszedł na ulicę, gdy trzasnęły kości, gdy o tę prawdę grzmiało serce i armaty, znów chcieli jej na co dzień, na raty, na spłaty, paragrafami mierząc huragan wolności. I zawsze będą mierzyć, a nigdy nie zmierzą, pomrukując po kątach zdziwieniem, zawodem. I w cierpką miłość jego nigdy nie uwierzą, kiedy przez Polskę idzie samotnym pochodem. Tylko mu raz, pod oknem, kiedy dumał nocą, wyszlochał wszystko żołnierz stojący na warcie. Płakał, płakał jak dziecko. Ach czemu, ach po co tak męczysz się, tak cierpisz za nas, komendancie.